Witam mam serdecznie. Mam już pana powitać jako przyszłego marszałka Sejmu? Nie, nie ma żadnych powodów. Jestem wicemarszałkiem Sejmu. No ale być może z aspiracjami. Nie, ja ciągle powtarzam, że polityka jest zajęciem, które można skutecznie realizować tylko w zespole. A w zespole ustala się reguły, ustala się także funkcje, które będą poszczególni członkowie tego zespołu pełnić i zabiega się o szerokie społeczne poparcie. Wczoraj właśnie zebrał się zespół, czyli Zarząd Platformy Obywatelskiej. Dobrze powiedziane. I rekomendował Ewę Kopacz. Ja najpierw przeczytałam, że jednomyślnie. Dzisiaj czytam, że były dwa głosy sprzeciwu Rafała Grupińskiego i Andrzeja Halickiego. To było jednomyślnie, czy nie było jednomyślnie? My najpierw przeprowadziliśmy długą dyskusję. W dyskusji zarysowały się co do zasady dwa scenariusze. Wszyscy zgadzali się, że musimy utrzymać jedność w platformie, w klubie parlamentarnym. Wszyscy przede wszystkim wyrażali wielką satysfakcję z decyzji, która zapadła w Brukseli, bo powierzenie Donaldowi Tuskowi funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej to spektakularny i chyba nie przez wszystkich oczekiwany wielki sukces. To jest sukces, o którym będziemy się, o znaczeniu którego będziemy przekonywali się w kolejnych tygodniach i miesiącach. Tak, tylko że ten sukces powoduje, że trzeba rozwiązać pilnie parę ważnych spraw I dlatego wczoraj się spotkaliśmy, dlatego bardzo szybko. Ale jak było jednomyślnie, czy nie jednomyślnie? Nie było głosowania. I już po dyskusji w aklamacji zostało wyrażone poparcie dla Ewy Kopacz.